właśnie jest godzina 6 rano i jesteśmy na Górze Objawień w Medjugorje. U podnóża góry w tym momencie formuje się grupa, która będzie szła w stronę szczytu, po drodze odmawiając tajemnice radosne Różańca Świętego. Akurat dzisiaj mamy równo 37 lat i 13 dni od momentu, kiedy Matka Boża objawiła się sześciorgu widzącym tutaj w połowie góry pod Brdo i przysłała im przesłanie dotyczące pokoju. O Jezusa Chrystusa, Syna Niegowa, jedynego Gospodina naszego, który jest zaczyń po Duchu Świętym, zaczyń od Marii Dziewicy, muże pod Bożnią Pilatom, raz kryt umra i pokopan, zeszał na zbaka o trzeci dan, uskosnął od mrtwych, uzeszał na niebesa, zjedli zejstu Boga Otca Wszechmogućego, odobrzycie do odsudzicy żywej i mrtwej. Wierzę mu Ducha Świętego, do Jezusa Pokazniczku, oczysto święty, uproszczenie grzecha, uzgasnucie ciała i żywot wieczny. Amen. W dniu dzisiejszym grupę prowadzi jeden z widzących, Iwan, który widząc pierwszy raz Matkę Boską miał 16 lat i po zakończonym różańcu, kiedy grupa dotrze w to miejsce, będzie wygłaszał nam swoje świadectwo. Peace must shine throughout the world. Draga dziecko. My dear children. Mir mora zawadzi człowieka i Boga i ludu. Peace must shine between man and God and between all peoples. Mir u naszych sercach. Peace in our hearts. Jer iz mirnog srca se uvijek rađa mirno obitelj. Because from the peaceful heart a peaceful family is born. Iz mirne obitelji se uvijek rađa mirno društvo i miran svijet. From the peaceful family we always have a peaceful world and peaceful society. Iwan przede wszystkim opiekuje się rodzinami. To jest jego misja, którą mu powierzyła Matka Boska. I on szczególnie omadla to, żeby w rodzinach był pokój, bo jeżeli człowiek ma pokój w sercu, ma pokój w rodzinie. I tylko rodziny, które są pełne pokoju i miłości i mają członkowie tych rodzin wzajemnie czas dla siebie, są w stanie stworzyć społeczeństwo szczęśliwe, pełne pokoju. A tylko szczęśliwe społeczeństwa pełne pokoju będą w stanie zapewnić pokój na świecie. Także przede wszystkim pokój w sercu prowadzi do tego, żeby był pokój w rodzinach, a pokój w rodzinach do pokoju na świecie. Takim przesłaniem Iwan dzieli się już od 37 lat i dzisiaj akurat nasi motocykliści mają to szczęście, że różaniec, który będzie odmawiany podczas wejścia na górę, będzie prowadzony właśnie przez widzącego Iwana.